Hej, hej, hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny odcinek z serii Wiedźmina na moim kanale. Teraz tak. Medytacja. Weźmy sobie, dajmy do. Sobie w ogóle. O, odświetlić. Żebym widział cokolwiek. Co klikam. Bo nie chce mi się oczywiście światła w pokoju rozpalać. A, jednak tutaj tak nie działa. Dobra. Okej. Okay. Sprytnie. To są wściekłe pieski. Nie chcę walczyć z tym wściekłym psem. A w ogóle możemy sobie... Ale to nie możemy w walce. Dobra, to już wywalmy tego psa. Trzeba sobie rozdysponować... Spacja. Już zaraz się za to biorę. Na razie to i teraz... Aha, bo tu jeszcze muszę włożyć w coś, żeby dalej ruszyć. No ale na razie igni power. Jeszcze dalej muszę iść. Do Stepana. Aha, bo Stepan jest tutaj. Ale ja bym się udał tu w tą stronę. Dobra. Ruszamy w tą. Czyli w drugą stronę totalnie. Będziemy się mogli dostać do Velen. Czy tam do Nowigradu, przepraszam. Do Nowigradu. Jeżeli pójdziemy do kasztelu. A kasztel jest właśnie w tę stronę. A tu najpierw pójdziemy w ogóle może. Ja karty, przede wszystkim karty. Dobra, bardziej tu. Stepan jeszcze poczeka. Na swoją anihilację. Tymczasem ruszamy sobie tu. No, dobrze, ja jadę. Ktoś tu wzywał pomocy. Autopiec. Nawet razy dwa. Ten... Chyba oberwał. Kuźwa. Jeszcze raz, dobra. Jeszcze Igni nie jest tak OP, żeby ratować mi dupę we wszystkim. O nie! To się tu zapisało. Ajajaj. Chodź koń. Necker! Czekajcie, czekajcie, bo musiałem odpisać. Akurat nie patrzyłem, w którą stronę jadę. A te Neckery to trzeba będzie pewnie im palić potem te. Leża. No, to teraz przejedziemy tak. Jeszcze raz. Postać.
O, oh, come on! Kłaczek! Kłaczek tam chyba szedł. Żeby tak za Siri oczywiście nie lecieć, tylko główną fabułę i etc., etc., ja wolę sobie tutaj ruszyć, że tak powiem, bocznym szlakiem. Miś, z którym nie chcę chyba walczyć. Psy. Tu chyba był ten. Ej, a... Czekajcie, gdzie... Wolniej, płotka. Tu są utopce. Ale gdzieś tu natrafiłem na tego. Na jego mościa, który potrzebował pomocy. Chciałbym mu pomóc. Chyba, że to było jakoś tutaj random... O, jest, dobra, mam. Art Igni Quen. No i trafił teraz. Używa. Aha, nie trafił. Dobra, nice. Mm-mm. Oh yeah. No już, już idę, już. Spokojnie. Rozwiąż mnie, zanim przyjdą następne. Jak przyjdą, to się nimi zajmę. A teraz porozmawiajmy sobie. Lubię wiedzieć, kogo rozwiązuję. Jan Werdun. Służyłem w 10. Mariborskiej. Daleko jesteś od swojej armii. Moja armia nie istnieje. Czarni rozbili ją w pył. Ale zanim do tego doszło, dałem dyla w las. Dołączyłem do grupy uchodźców przepełnionych kurwa patriotyzmem. Jak się dowiedzieli, że porzuciłem Temerię w potrzebie, związali mnie jak baleron i zostawili na pastwę utopcom. Okej, pomogę. Pomogę ci. Uff, dziękuję. Już myślałem, że mnie tu zostawisz na pewną śmierć. Chciałbym się jakoś odwdzięczyć, ale nie mam nawet złamanej korony. Trudno. Niech będzie moja strata. Dzięki, Wiedźminie. Niech ci się wiedzie. I tak to nie jest ostatnia sytuacja, w której go widzimy, także... Jeszcze nam się oddzięczy. Także nie mam się czym przejmować tutaj. Czy czegoś tutaj nie ma? Dla mnie nie ma niczego niestety. Jak w ogóle wygląda mapa, bo tam gdzieś pomału odkrywamy jakieś takie punkty. Nie ma za dużo zapytajników na razie. Ale jest za to... Pizdu tego wszystkiego. Tyle powiem. Velen, karczma na rozstajach. Ale kogo? Świnkę? Na? Szukam człowieka, którego zowią Handy. A po co ci on? Mam do niego sprawę. Sprawę? Daj butelkę przepalanki. Dobry trunek! Aż nie wiem, czy sobie zaraz jakiegoś browarka też nie odpalę.
tylne drzwi. Goście? Nieproszeni goście? Co to za jedni? Arcmarzu, wódki! O! A ten to kto? Jakiś dzielny wojak, dwa miecze ma. Temerczycy! Te! Siwy! Po co ci dwa miecze? Ciekawe, czy spodniak też trzyma dwa kutasy. Uch, jesteś? Mocne. Powiedz mi coś za jeden, czy mam ci rozwiązać język nożem? Jestem wiedźminem. Wiedźmin. Pytałeś, po co mi dwa miecze. Jeden na potwory, a drugi na ludzi. A kutasa mam jednego, jeżeli was to interesuje. Nie tykać go, nawet nie patrzeć. To gorsze niż trędowaty. Widziałem kiedyś jednego. Pół tuzina ludzi wyrżnął. Krew tryskała wszędzie, a ten się nawet nie zasapał. Śmierdzi od niego trupem. Ty, myłem się. Jeśli chcecie odpocząć w moim zajeździe, panie, to chodźcie za mną. Pokażę wam ławę. Ale czekaj, czekaj, bo chciałem z tobą w Gwenta pograć. Wchodzę do chałupy, a tam stoi wsiok ze swoim synem. Toś ładny pachołek, myślę sobie. A właściwie z tobą pogadać w sumie, bo ty chyba jesteś ten Hendrik cały. Dzięki, panie, żeście nie wszczęli burdy z tymi ordyńcami. Nie wtrącam się w nie swoje sprawy. Chcecie się, panie, zatrzymać w moim zajeździe? Nie. A. Chcę tylko wiedzieć, gdzie jest Hendrik. Mieszka we wsi Wrzosowa. Nie wiem, gdzie jest wieś Wrzosowa. Za wzgórzem. O świcie jakaś łuna stamtąd biła. Może ją cesarscy najechali, nie wiem. Okej. Okay. Co wiesz o Hendriku? Jest coś jeszcze, co możesz powiedzieć mi o tym Hendriku? Dziwny to człowiek. Przyszedł nie wiadomo skąd i nie wiadomo po co. Przygruchał sobie jedną wdowę, co jej męża zaćgali dla pajdy chleba. I zamieszkał z nią. Ludzie barona nie lubią obcych. Nie wchodzi im w drogę. Zawsze wie, kiedy się zjawią. I zawsze gdzieś znika. Dzięki, karczmarzu. Ty, ale poczekaj, karczmarzu, ja bym z tobą jeszcze pograł. Zajdzie. Mówię, pograłbym... Kurde! Napiłbym się czegoś, pokaż co tam macie. Nikt nie chce ze mną Gwinta mucić. Ale karta jest. Katapulty wszystkie, bierę. Jednostki... Im mniej mają, tym lepiej. Znaczy, w sensie, im więcej mają... Czemu barona nazywają krwawy? Im więcej mają punktów, tym lepiej. Kiedyś, jak jeszcze był żołnierzem, kazali mu zająć farbiarnię, w której skryli się czarni. Inny by pewnie zaczekał, aż głód ich wypędzi, ale baron to porywczy człowiek, więc zaatakował od razu. Czarni poddali się i baron wziął ich żywcem. Ale ktoś z jego ludzi rozwalił balię z czerwonymi barwnikami i wszystko do rzeki się wylało. Potem ludzie gadali, że rzeka spłynęła krwią, że baron wszystkich wyrżnął. Odtąd mówili na niego krwawy. Ironia losu. No. Tydzień wcześniej w Małym Ostrowie baron kazał wyrżnąć wszystkich, ale o tym mało kto słyszał. Od dawna baron tu rządzi? Baron nie pochodzi stąd, prawda? Tamerczyk, ale nie stąd. Mówią, że zdezerterował. Któregoś dnia zjawił się tu ze swoimi niedobitkami. Ponoć mieli dość tułaczki. Zajął kasztel po dziedzicu i został panem na Wrońcach. Ja myślę, że jak czarni na dobre zapanują, to mu Wrońce zostawią i zostanie prawdziwym baronem. Myślałem, że z tobą jeszcze coś pozałatwiam, ale dobra, dobre i to. Czyli tu jest tylko jakby ta karczma. Do Wrzosowej. Do wsi Wrzosowa muszę. Czy Wrzosowej? Ale chyba to bardziej Wrzosowa. No właśnie, we wsi Wrzosowa. To tam musimy się udać.
No, tutaj widoki takie, powiedziałbym, trochę słabe. Tu chyba też jest misja, czy nie? Żeby choć dziadki głodne nie były. No co tam? Dobra. Modlą się tylko tutaj przed jakimś bożkiem. Nie wiem, co to za bożek. A czekajcie, to chyba jest ta pani. To są te czarownice. To nie jest pani jeziora, ale to są te czarownice, które tutaj w okolicy. No cóż, no, że tak powiem, grasują. Wolniej. Dalej. Tu z ciekawego nic nie ma. Jak tu śnieg. Zupełnie inne powietrze. Tak jakby w gorący dzień wejść do głębokiej piwnicy. I ta mgła. Nie dajesz mi wyboru. Co już kuźwa do mnie wszystkie od razu? Le. Ale mnie, ty, no dziabnęły mnie trochę. Paskudy. Ała! No. Wyciąłem wszystko. Precz stąd! Trzymaj się ode mnie z daleka, kimkolwiek jesteś. Precz! Spokojnie, już po wszystkim. Tak, po wszystkim. Ale nigdy już nie będzie tak jak drzewiej. Nigdy tego nie zapomnę. Szukam człowieka imieniem Hendrik. Mieszka w tej wsi. Już nie mieszka. Dopadli go w tamtej chacie. Gdybyście słyszeli te wrzaski, panie. Gdybyście słyszeli, jak człowiek może krzyczeć. Jak może cierpieć. Opowiedz, co tu się stało. Co się tu stało? Mów po kolei. Zabrali ich. Zabrali wszystkich. Słońce zachodziło, a blask purpurowy był jak krew. Pomyślałem sobie, dziwne, bo nawet żab nie słychać. Gon! Nadciąga gon! Nie wiem, co tam się działo, ale straszne to musiały być rzeczy. Hendrik krzyczał, potem błagał. Na koniec już tylko jęczał.
długo nie zabawili, a wieś zamarzła jak w środku zimy. Byłeś w tej chacie, jak odjechali? Nie, i nigdy moja noga tam nie postanie. Nigdy. Żegnaj, obyś odnalazł spokój. Ja tam sobie muszę wejść. Zaraza. Zaraza. No, poćwiechtany ładnie. Może coś przeoczyli. Zajdź do butów. Sprawdzę w butach. Zajdź do butów, bo może tam coś jest. Przepła krew. Schował w bucie kluczyk. A, to cię mam. Gdzieś musi być zamek od tego klucza. Ale jakby to jest takie logiczne. W sumie, że najbardziej to w butach w sumie. No, medytacja. Tutaj. Czuję przeciąg. Pod spodem musi być jakieś pomieszczenie. Chyba powinienem tu posprzątać. Tego już nie zauważyli. Nie. Tamara Stenger, córka krwawego barona. Okej. To już wiemy, że trzeba będzie coś tam poszukać. Później. Ciekawe. Ale co tu jest? Księga z rachunkami. Zapłata za worek zboża. Rachunek za węgiel drzewny. Hendrik przystroił się w piórka handlarza. Jest coś jeszcze. Notatki ukryte między rachunkami. Sprytnie. Ciekawe tytuły notatek. Konflikt z wiedźmą. Konflikt z wiedźmą. Poszukiwana dotarła na bagna, gdzie spotkała wiedźmę. Doszło do konfliktu. Powód nieznany. Odszukać wiedźmę. Porozmawiać z wieśniakami. Wioska pod Gaję. Pijany wieprz? Pijany wieprz. Tak zwany baron przyjął poszukiwaną w swoim, czy raczej zawłaszczonym sobie kasztelu. Powód nieznany. Porozmawiać z baronem. A poszukiwana? Poszukiwana. Poszukiwana pojawiła się na Skellige, widziano ją też w Nowigradzie. Widać, że to Osiri to jest. Zmienione szare włosy, blizna na twarzy. Unika spotkań z ludźmi. Konieczna ostrożność. Konieczna ostrożność. Ktoś mnie obserwuje. Nie wiem, kto to może być. Niepokojące symptomy. Pies uciekł. Woda w wiadrze zamarzła. Dziwna łuna na niebie. Chłopi mówią, że to zły znak. No dobra, podsumowanie. Jak, ale dowiedzieli się, że Hendrik szuka Ciri. Dlatego go torturowali. Wszystko jasne. Się. Jedynym tropem jest baron i jakaś wiedźma. Zaraza. O, zaraza. Sto dwie korony. Zawsze coś. No to baron. Iść do kasztelu barona. No, już teraz i tak nas prowadzi to bezpośrednio do kasztelu. Krwawy baron. Czy mamy coś jeszcze po drodze, żeby zahaczyć ewentualnie? Tutaj jest jakaś wioska. Warto to by było sprawdzić. Dalej, płotka, dalej! Warto by to było sprawdzić. Może się coś jeszcze wyniuńka. Na razie biedny jest u mnie z kartami do gwinta.
To chciałbym jednak mieć ich jak najwięcej, co się zdobyć już całą talię, nie? O, dzień dobry panom. Gratuluję! Tylko że... O, shit! O, shit! Dobra. Kuźwa. No szkód fiszon, no. Który to ten strzelający? Tu. Aj, ale jednego dobiłem. Tego najgorszego, nie? Jeszcze raz. Udałem się zrobić jak jeleń ostatni, nie? Jak ostatni jeleń się po prostu dałem zrobić. Jeszcze weźmy sobie... Medytacja. O właśnie. Od razu lepiej. Igni, niech będzie. Dalej, płotka, dalej. No. La 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 la. Spróbujemy zaraz ich jeszcze raz dopaść. To tutaj, no. Wolniej. Igni. Ła! Dobra. O, to jest pan łucznik. Ała! Dobra. No kuźwa. No. Dobra. Pan łucznik już poszedł. Dobrze, dostał. Ła. Dobra. Weźmy sobie teraz, bo to już jest trochę mocniejszy przeciwnik. W sensie jest ich kilku po prostu, to jest problem. I mają większy poziom ode mnie przede wszystkim, bo ja jestem trzeci. Nawet nie... No, trzeci poziom, troszeczkę ponad. A warto tutaj jakby zdobyć ich sprzęt, nie? Oj, tak. No i leżą. No i udało się. Po trochę... tutaj bojach, ale się udało.
Dobra, czego oni tu pilnowali? Wow. Wow. Coś tu żeście pilnowali jednak. Jakiś tam drobny sprzęcior. Ale coś tam jednak pilnowaliście. Dobra, zapiszmy sobie. Strasznie wolno poziom idzie na tym etapie. Dalej, płotka, dalej! Strasznie wolno to idzie. Teraz tak, bo tu... O, właśnie. O, dobrą stronę idziemy. Dobrze, bardzo dobrze. Świętokradcy, psie krwie, wybatorzyć ich! Co tam? Pomóż starej, słabej kobiecie. Co się stało? Bezbożnicy zrujnowali w nocy kapliczkę Werny Miłosiernej. Oby ich szlak trafił. Trzeba naprawić kapliczkę, inaczej Werna się obrazi. Ziemia rodzić przestanie, dziecka kurzajki oblezą, a psy parchów dostaną. Dobra, no to pomogę ci. Kurzajki i parchy, brzmi groźnie. Pomogę ci. Zrobione. Dobre bogi cię zesłały. Od dziś będziesz kapliczki naprawiać. Ja już mam fach. Jestem wiedźminem, nie konserwatorem szlaku dawnej architektury drewnianej. Wiedźmińska to rzecz ze złem walczyć, a wandale są gorsi niż potwory. Ludzie są gorsi niż potwory. No dobra, naprawię się te kapliczki, jeżeli będzie mi po drodze oczywiście. Jeśli zobaczę zniszczone kapliczki, zajmę się tym, ale nie zamierzam dla nich nadkładać drogi. Tu wszędzie blisko. Bogowie cię będą prowadzić. Gdzie wyglądasz? Ja tutaj, nie? Do tej wioski potrzebuję. A możemy zrobić obrońców wiary. O, właśnie. Gdzie tu? Wszędzie blisko! 700 metrów! Mam babkę do reszty. Chamstwo, wszędzie kurwa chamstwo. Pojebało? Kurwa. Wszędzie kurwa chamstwo. Poczekaj, najpierw kupmy od ciebie karty. To się może przydać. Zagrajmy w gwinta. Oczywiście gramy maxa. Chcę grać w karty. Dobra, sprawdźmy, jak wygląda w ogóle teraz nasza talia. Mruk? W sumie możemy wziąć jeden. No, dobra. Nie mogę się przyzwyczaić do tego, że trzeba najpierw myszką kliknąć, potem dopiero... No nie mogę się do tego przyzwyczaić kompletnie. Dobrze. Bardzo dobrze. O ile on będzie miał szpiegów jakiś, bo coś czuję, że nie będzie żadnych. Zerykański. A tak swoją drogą miałem zmienić sobie Voltesta. To będzie cios za cios. O, dzięki, stary, dzięki. Właśnie zrobiłeś coś, czego będziesz najprawdopodobniej żałował za chwilkę. No dobra, muszę skorzystać z usług jeszcze jednego. Mogłem to poczekać z tym do drugiej rundy, ale no. Dobra, może to być. Mi to nie przeszkadza. Jak ja już tymi trzema kartami go klepnę, coś czuję.
Bo oni w trójkach są, to jest po prostu mega dużo punktów. Mega. Oj, też się coś kumuluje. Ale tutaj chyba wygram bez strat żadnej rundy nawet, nie? No czasami trzeba poddawać rundę, ale tutaj widzę, że coś jest na rzeczy. Także tutaj wygrałem. Okej. Co z tą Temerią? O, jeszcze jest kowal. Jeszcze jest kowal. A kowal chyba też grać w gwinta chciał. No. Jest też broń na zamówienie? Czy politycy zabijają luksusowe prostytutki? Pewnie. Pokaż mi swoje towary na początek. Rozejrzyj się, może... Druga mapa. To się przyda. Schematy może niekoniecznie na ten moment. Napraw. Wolę mieć już na zapas. Może zagramy w karty? Masz ochotę na partyjkę gwinta? Klepię wszystkich od razu, to będzie po temacie. Uuuu. Well. No! Ja pierdzielę, jakie to jest... Dobra, nieważne. No niedługo to jedynki będziemy walać oczywiście ze naszego składu. Ale kart widzę, że też chyba za dobrych nie ma. No, nice. Siedemnaście. Nie ma za dobrych kart, zdecydowanie. Tak, już w pierwszej rundzie rozklepię. W drugiej tylko położę jedną kartę najwyżej i tyle będzie w temacie. Okej, jednak się chce na dwie rundy robić. Dobra. Bo się wyłożył z większości kart, więc... No cóż. Ale farciarz. Ale parciarz. Dobra, podłożę jeszcze jedną kartę. Mógłbym walczyć dalej, ale zrobimy go teraz w dwóch rundach. Bo jemu została tak naprawdę dwie karty mu zostały. A mi zostało więcej. I teraz cyk. Nie rusza mnie to zbytnio. Bo teraz robimy pyk. Remisik. I po temacie.
Escape. No i teraz tak. Talia do Gwinta, ja sobie od razu ją ustalę. Tą możemy dodać. Już zacznijmy pomału wywalać takie karty typu właśnie Mistrz Oblężenia. Im talia mniejsza, tym lepiej. Zawsze to będę powtarzał. Jarpen Zigrir. Na razie zostawmy jedną. Dwie dodałem, dwie wyjąłem. Także cyk. Vatier de Rido. Bo to są właśnie napotkanych ludzi zbierane karty. Przebiegnijmy się jednak, zróbmy od razu obrońców wiary. Także tu już tą wioskę mamy z kart wyczyszczoną. I nie obiecuję, że wiecie, tak od razu wszystkie zrobię, po prostu lecąc dalej z fabułą. Może być tak, że trzeba będzie się gdzieś cofać do kilku miejsc potem i dopiero później zdobyć te karty, ale staram się, mówię, na bieżąco. Czyścimy szpiegów, tylko jeszcze jak mi dadzą. Necker! No! Holy fuck! Necker. A teraz jesteśmy gdzie? O! Kolejna... No, kolejne miejsce... Nie no, tam już mi się nie będzie chciało biec. Chociaż nie no, przebiegniemy się też. Tablica ogłoszeniowa. Kolejne zadania. Zbieramy. Potem będziemy to oczywiście nadrabiać. Amulecik bez OR, może żółwikami? Zagrajmy w Gwinta oczywiście. Dyszkę. Zagrajmy w karty, może być Gwint. No, tutaj mamy wszystko co trzeba, no to zaczynamy grę. Przeciwnik zaczyna jako pierwszy. No i ciągle nie wymieniałem tego kurde króla. No ja pierdzielę, że tego zapomniałem zrobić. Weźmy sobie... No to dobrze, zaczynamy. Szpieg może być. On potworami gra. Nie lubię tej talii. Ciężko się pod nią gra w ogóle. Harpia. Spasowałeś, tak? Czyli czujesz, że grunt się pali pod nogami? Właśnie, on ma dwójkę na dzień dobry. Tu. Dobra, damy szósteczkę. A zobaczymy. Nie przywołał. No to walnijmy sobie tutaj. Endriaga. No to się gościu wysprzęglił, nie? Szczerze, to się wysprzęglił ten... No, obawiam się tylko o to, że... machnie... kartą pożogi, która mogłaby boleć, ale na szczęście nie miał tej karty, także...
Wygrana szybka. Ale poczekaj jeszcze. Amulecik Bezoar może. Pokaż mi swoje karty. Pokaż mi swoje towary. Trupie zęby, kamienie nerk. Masz 3 aż do kupienia. Uuu. Ale na razie może nie kupujmy, bo tam za wyścigi potem będą. Mortizer. Bywaj. Bywaj. Dobra, mamy zapis. Jeszcze tu chyba handlarz będzie, znaczy kowal do grania. Kupujcie, Gabriele. Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Ale zaraz będzie gwint. Odnaleźć element wiedźmińskiego rynsztunku. No to oczywiście, że będę kupował to. Bo to wiedźmińskie rynsztunki potem sobie pozbieram. Będę miał zadanka, nie? A nie chciałbyś odsapnąć od handlu i zagrać ze mną w karty? I czekajcie, bo to jest tak. Fall test. Może być ten, aczkolwiek muszę jeszcze znaleźć innego dowódcę, żeby mi bardziej siedział. Kurde, znowu nie ma żadnego szpiega. Niedobrze. A pod Nilfgaard bardzo fajnie się szpiegami właśnie gra. A nawet kukły nie mam, nie? A tylko tyle, że to nas w drugiej rundzie może uratować. Jest, jest, w drugiej rundzie zagramy szpiegiem. Dobra, poddał. Myślałem, że dwoma zagramy, no ale się nie dało. Kurde, dalej szpieg nie wypada, nie? To zobaczymy, co będzie wyrzucał dalej. U kart mamy tyle samo. Kuźwa. Masz chyba wszystkie możliwe karty, nie? Te... 12... Dobra, i tak nie mam bonusu żadnego, to wyciągnijmy mu jeszcze jedną kartę. I teraz możemy spasować. Dobra, sprawdźmy, co on ma jako ostatnią kartę. I tak już przegrał, ale... Wolę być bezpiecznie. Wchodzącym zawodnikiem. No i dobra, mamy wygraną. Filipa Eilhardt. O! To jest dobra karta. Teraz już jak pójdę sobie na przykład na Barona grać, to już też będę troszeczkę mocniejszym graczem, bo mam jakieś karty. Potem na Stjepana jak pójdę, też będzie łatwiej. Jak będę jeszcze zdobywał szpiegów, czekam w ogóle na kartę szpiega za zero. W sensie zero dających punktów dla przeciwnika.
i której nie można, no, odebrać. Ale to później dopiero gdzieś tam wygram tą kartę, także jeszcze musimy poczekać trochę z tym. O kurde! Ale Endriaki też nie lubią ognia. Więc to jest dobre. Tylko, że akurat teraz się nie zjarała. Trzeci na 11, to jest złoto w ogóle, nie? Aha, nie mam teraz... Ole mi to dało, ty. Muszę naprawdę uważać na tą Endriagę, bo ona jest piekielnie niebezpieczna. What? Ale szajs. I w ogóle nie płonie. Wow. Nie. Tak to my się, koleżanko, nie będziemy bawić. Endriaga jak boss na tym etapie. Płonie, dobrze. Trochę jak krokodyl taki trochę wygląda. Płonie cały czas. Masz kuźwa, dziabnęła mnie, no. No. Ej, ale kiedyś miałem z tym problem, serio, a teraz jest tak... Tę kapliczkę też zniszczyli. Miarę ogarniam, kuźwa, coś jest nie tak. Jakoś jeszcze nawet nie czuję progresu pancerza i broni i w ogóle tego, a ogarniam. Dobra, ostatnie jest 600 metrów. Nie no, widziałem, że jest kawałek, także może tak będzie szybciej. Nie, turla się tylko w walce, dobra. Jedzonko nam dupę ratuje bardzo mocno. Gryf. Co mu jest? Ale chyba czerwona czaszka, co? No. Ile mam czekać? To ja se stąd idę. Ja stąd idę, bo to jest jeszcze tam gdzieś powiedzmy 15-20 poziom pewnie. Co nie przekłada się niestety na to, że będę mu duże obrażenia dawał, nie? A nie oszukujmy się, gdyby nie papciowe... Semir...